Здравствуйте, ребята! Меня зовут Григорий Андреевич. Вот я хочу предложить вам хорошие игры Stalker Call of Pripyat. Tak jest, ludziska, prosiaczyska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Stalker ze w Prypeci. Z tego co wiecie, zbyt wiele ostatnio nie zrobiłem. Dzisiaj postaram się dokonać czegoś heroicznego, mianowicie ruszę z tą grupą kociowieprzy. Zobaczymy, czym to zaowocuje. Chyba lepiej zostanę z tobą, poczekamy do północy i pokażesz mi drogę do Szewczenki. Nie ma problemu, możesz się tu kręcić, pogadamy przy barce. Dobra? Doktor słyszy stalkera, Łuki. Bardzo się boję tej misji, nie mam zielonego pojęcia, jak to się wszystko skończy. Nie mam noktowizora. Nie mam? Nie mam. No to słabo. Wow. Wow, ludziska, wow, nie wierzę, nie wierzę, no nie potrafię w to uwierzyć, to jest coś cudownego. Coś cudownego, wreszcie, nareszcie, po tylu różnych grach, po tylu różnych odsłonach Stalkera, wreszcie mam stuprocentowo ciemną noc. Noc tak ciemną, że bez latarki nie widać nic. Wy wiecie, od jak dawna na to czekałem? To jest po prostu coś cudownego. Nieprawdopodobnie się z tego cieszę. Zazwyczaj w grach komputerowych ta latarka jest czymś kompletnie zbędnym, nie trzeba z niej korzystać, a tutaj rzeczywiście jest ona potrzebna. Jak się cieszę! Bez latarki nie widać nic. Ekstra, naprawdę, bardzo mi się to podoba. No i co, panie drogi? Co robimy? Idziemy gdzieś, nie wiem. Dobra, to jedziemy. Damy im popalić bez nerwów, łatwo pójdzie. Ruszajmy zatem. Zrobimy z nich jazdę. Ej, co się dzieje? Weź na luz. Pójdzie jak po maśle. Może karabin. Mam nadzieję, że tamci ludzie w ciemności nie pomylą sobie z mnie z wrogiem, nie zaczną do mnie nadupcać, bo to by było raczej słabe. Zobaczymy. Kuszyj się, kapitan! Okej. Gdzie są wrogowie? Ha, widzisz. Gdzie jest reszta? Szlak, nie widzę ich. Dobra. Czy to było wszystko? Krwawie. Szlak, krwawie, krwawie, krwawie. Nie rozłabiajmy się. Bandaż, bandaż, bandaż. Muszę się nauczyć skrótów klawiszowych, bo tak to wyglądać nie może. Na razie oczywiście sterowanie strasznie mi się myli. Ale wszystko jest kwestią wprawy. W zasadzie szybko poszło. Jestem bardzo zdziwiony, myślałem, że będziemy szturmować kogoś na zewnątrz, a my po prostu szliśmy do tego okrętu. Będę zbierał wszystko. A nie pogardzę, nie pogardzę! Takie smaczne rzeczy. Am, niam, niam. Jak się świetnie bawię. Dobra, tam jest jeszcze jakiś trup, widzę na mapie. Nie wiem, czy go już przeszukałem, chyba tak. To był ten. To był ten. Tu jest jeszcze jakiś, tego nie przeszukiwałem. A jednak przeszukałem. Pomagicie, sztonibudź! O, tak i zagniesz się. A, pomożemy mu. Będę dobrym chłopem. Jak ja się cieszę, ludziska, będę się nad tym rozpływał do końca tej gry. Wreszcie po coś nam potrzebna jest latarka. Wreszcie, nareszcie. Świetna sprawa, jak ja długo czekałem na taką produkcję, w której naprawdę noc będzie ciemna jak noc. A nie jak jakaś szaruwa. Super, bardzo mnie to cieszy. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu mnie jeszcze nie było. Dobra, pomogłem wybronić ten okręt, no i co teraz? Gdzie ja jestem w ogóle? No jestem dalej tutaj. Czyli to jest dalej ten okręt, tylko że to jest jego rufa. Dobra, no zbadajmy, co tutaj można ciekawego zobaczyć. Pierdolion wojaków.
Muszę go dobrze zeksplorować. Ale chyba nic tutaj nie znajdę. No, przyszliśmy сюда. Przepraszam. Szef jest tam. Pogadaj z nim. To jest szef? Wygląda na szefa. Spartakus, dzięki za pomoc. Otrzymane przedmiot. Mamy drani. Dzięki za pomoc. Apteczka, wódka, kozak razy 4, bandaż razy 4, apteczka razy 2, leki przeciwpromienne. No spoko. Nie wiem, czy był to dobry wybór, ale myślę, że całkiem tak. Że było to całkiem fartowne. I czy ja wyszedłem na zewnątrz? Chyba tak. Nie chcę być na zewnątrz. Chcę się przespać. Chcę się przespać. Chcę wrócić do łóżka. Tylko najpierw się trzeba w tym galimatiasie odnaleźć. Chyba tędy tam nie przejdę. Będę musiał zejść na dół. Nie wiem. Muszę się znaleźć. Gdzie ja się muszę znaleźć? God damn it! Tak, powiecie, że jestem idiotą. Może i jestem, ale faktycznie się tutaj troszkę gubię. Nie potrafię znaleźć tego miejsca, w którym była baza. Jestem tak jakby zupełnie z innej strony statku. Ja go chętnie całego zeksploruję, ale nie w nocy. Czekajcie, pójdziemy tutaj. No, niestety, takie są... Takie są oczywiście rezultaty nagrywania gry po raz pierwszy, na ślepo. Wydaje mi się, że baza będzie gdzieś tam. Słyszę pierdylion psów. Uh-oh. Szlak. Latarka jest bardzo realistyczna, daje światło, ale stosunkowo niedaleko, tak więc nie wiem, co się przede mną znajduje. Bardzo mi się to podoba. Dawniej noktowizor w tej grze nie był aż tak pożądany, teraz jest po prostu na wagę złota. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przejdźmy na drugą stronę okrętu. To jest jego przód, tak? To jest... What? To jest inny okręt. Żeż ty w dupę jego mać, to jest inny okręt. Jestem debilem po raz drugi. A gdzie jest Skadowsk? God damn it, gdzie jest Skadowsk? Tutaj. Właśnie, tutaj jest ten okręt. Okej, czyli tutaj bazy ogólnie są na okrętach, z tego co widzę. To jest całkiem ciekawe. Ale to ja chcę wrócić w takim razie tutaj. Mogę sobie jakiś znacznik ustawić? Dor. No mogę czy nie mogę? Co to jest? Tak, wypośrodkuj mapę. Fajnie, ja chcę znacznik. Na pewno jakoś się da, tylko muszę to opanować. Co to jest? Pokaż legendę. No nie, niekoniecznie. Przybliż, oddal. A to? Maksymalne oddalenie? Nie. Wypośrodkuj na graczu? Nie. Jak ustawić znacznik? Ja się pytam. Się pytam, kto jest bytą. Spacją. Enterem. Myszką. Nie wiem. Może się nie da? Dobra. Będziemy grali bez znacznika. Muszę iść. Cały czas oczywiście mylę sterowanie. Muszę iść tam. I to postaram się uczynić. Nie wiem, czy podróż przez bagna po środku nocy jest dobrym pomysłem. Niewykluczone, że to jest śmiertelny pomysł i że zaraz skończę w trumnie. Zobaczymy. A raczej po prostu leżąc na bagnie, bo trumna to dosyć komfortowe warunki. Jak na tego typu otoczenie i środowisko. Nie no, gra jednak dalej chrupie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie powinna. A, czyli niebieski pasek obrazuje to, jak jestem głośny. Dziwne, ale fajne. Nie! Nie! Pijawka! Tutaj! Pijawka! Nie! Jezus Maria, uciekaj! Jeżeli się wydarzył do mikrofonu, to przepraszam, ale jestem po prostu zestresowany. Nie chcę walczyć z pijawką. Pijawka to jest jeden z najgorszych przeciwników w tej grze. O, jak mi serducho bił, jak się wystraszyłem. Ja nie wiedziałem, że tutaj w początkowej lokacji gry są pijawki. Czy kogoś porąbało?
O, jak się wystraszyłem. Jezus Maria, jak mi serducho bije. Co to jest? Jakiś człowiek. Podejdźmy do niego. Przepraszam? Co się stało się? Jakby to powiedział pan Kononowicz? Co tam, bracie? A u ciebie raczej. Kumpel opowiedział mi taką historię. Poszedł do żelaznego lasu szukać artefaktów i jak tylko tam poszedł, usłyszał za sobą wielki huk. Odwrócił się i zobaczył, że prosto na niego leci śmigłowiec. Ścinając po drodze supy energetyczne, koleś wiał, aż się za nim kurzyło, aż dziw bierze, że nie wpadł po drodze w żadną anomalię. Żelazny las nie trudno znaleźć, widać go z daleka, roi się w nim od cholernych poltergeistów. Więc musisz mieć oczy dookoła głowy. Ha. Cofam to, co powiedziałem. Poltergeisty są chyba jeszcze groźniejsze od pijawek. Tak więc zapowiada się super. Teraz mam iść chyba tam, nie? Tam mi się coś wydaje. Ale szlak, jak tu jest jeszcze pijawka. O-o. To jest chyba jakieś gniazdo pijawek. Spróbuję je obejść z tej strony. Wow. Ludziska, zakochałem się. Zakochałem się, nie na żarty, po prostu. Ta gra jest miłością mojego życia. No, zobaczymy, czas pokaże, czy będzie to miłość odwzajemniona. Mam nadzieję, że tak. Co to znowu? Nie? Nie? Przepraszam panom. Przepraszam panią pijawkiem. Goni mnie, słyszę ją. Teraz już to takie straszne nie było, bo wiedziałem, czego się mogę spodziewać. Dor. To chyba nie jest ten okręt, o który mi chodzi, ale tam jest on, tak więc jestem już blisko. No dobra, czyli przetrwałem. Nie wiem, na ile jest to wielki wyczyn. Prawdopodobnie nie jest to specjalnie heroiczne, ale... Nie chodzimy z bronią. Ja się mimo wszystko będę cieszył. Schowaj ją. Tak, tak, wiem. Zluzuj bambusa, mój drogi. Weźcie, jak się masz. Konserwa. Konserwa, no, fajna sprawa. Czyli już widzę dwie bardzo fajne rzeczy. Wow! No nie no. Ta gra mnie po prostu rozpieszcza, naprawdę. Chcę zobaczyć wschód słońca, więc tepnę się o 4 godziny. Myślę, że to będzie całkiem racjonalne. Już widzę całą masę mechanizmów, których nie było w poprzednich odsłonach sagi i które bardzo mi się w tej grze podobają. Możliwość spania, bardzo ciemna noc, świetna, wybitna, epicka, niepowtarzalna sprawa. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak wygląda ta gra. Zamieniam się w słów. Pogadajmy z tym prosiaczkiem, bo go wystawiłem. Czyli udało ci się tu... Czego potrzebujesz? Ha. Okej. Pan najwyraźniej nie pamięta tego, że go wystawiłem. W sumie to dobrze. Kiedyś. Zabawimy się. W sumie to bardzo dobrze. Witamy na pokładzie naszego bagnołamacza. Bagnołamacz, to ciekawe. Właśnie coś wyskoczyło. Mówi się, że bandyci planują zakup broni. Nasi chłopcy chcą ich śledzić i nie dopuścić do transakcji. Przyda nam się każda pomoc. No spoko Maroko, ale ja bym chciał jakoś tak troszeczkę poeksplorować lokację okoliczną. Świetnie. Idź do strażnicy, co tam są nasi chłopcy. Od nich dowiesz się wszystkich szczegółów. Okej, czyli na razie tego nie muszę robić. To nie jest ograniczone czasowo. Znowu jestem głodny. Jeśli cię najdzie ochota. Skadowsk nigdzie się nie wybiera. Dosyć szybko moja postać głodnieje. Co w zasadzie również mi się podoba, dlatego że w poprzednich Stalkerach zjedliśmy jedną puszkę jakiejś mielonki i to nam w zasadzie wystarczyło na pół gry. Tutaj wszystko wskazuje na to, że będzie to również swego rodzaju survival, dlatego że jak długo nie będziemy jedli, będziemy mogli umrzeć z głodu. Co bardzo mi się podoba. Wow. No gra wygląda pięknie. Jestem podniecony jak kotlet bielony, że będzie mi dane ją nagrywać. Czekajcie, czekajcie. Chciałem wejść na górę. Pogadamy z tymi ziomkami tutaj. To jest jakiś kuter.
dosyć sporych rozmiarów. Gadaj z szefem, jak czegoś ci trzeba. No spoko, moko. You bet, twoje łóżko, żebyś wiedział, że tak właśnie zrobię. Tam są jakieś anomalie. Czy ja mam tutaj lornetkę? Dajcie mi sekundkę, sterowanie. Lewo, prawo, góra, dół, ruch. Na, skok, kucanie, przód, sprint, wychylenie, broń. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Typ amunicji, następna broń przełączenia, broń strzał, przybliżenie, oddalenie. Drugi maus, no dobra, no ale kurczę, ja potrzebuję lornetki. Granatnik, tryby strzałów, plecach, PDA, latarka, detektor, noktowizor. Wyrzuć, pauza, użyj, zrzut ekranu, wyjście konsola, zapisz grę. Artefakt. No niemożliwe, że nie ma lornetki. Jakoś mi się w to nie chce wierzyć. Czekajcie. Jaka trójka, czwórka, piątka, szóstka. Naprawdę nie ma lornetki? W poprzednich stalkerach była i była całkiem użyteczna. Jeżeli faktycznie jej nie ma, to jest bardzo dziwne. Może tylko na terenie bazy nie mogę z niej korzystać. Zobaczymy. Czekaj. No cześć. Artem, skąd my to znamy? Czy jej nie pogadamy? Niespecjalnie rozmowny koleś. Jakieś konsole sterowania, budka kapitana. Mogę te drzwi otworzyć? Mogę. Ciekawe. Czy jestem wewnątrz bazy? Serio? Aha, no to ciekawe. Dobrze wiedzieć, że tutaj można tak przejść. Tylko które to były drzwi? Chyba te. No właśnie. Dobra, czyli jestem na zewnątrz. To jest chyba kapitan. To chyba nie jest kapitan. No mówię przecież, że to nie jest kapitan. To kapitan pewnie będzie na górze. Zobaczymy. I... Przepraszam? To jest ewidentnie pomieszczenie kapitana. Mogę pływać po morzach i oceanach bezdusznej Czarnorusi. W zasadzie Ukrainy. To nie jest Czarnoruś. Aj mi się myliło z Daisy. No kurde, to z kim ja miałem pogadać, co? Nie wiem, zagadamy do tego prosiaczka. Prosiaczku. Prosiaczku. Nie wiem, mniejsza. Tam jest ten okręt, z którego przybyłem. Udało mi się go wybronić, co ciekawe. Kurczę, nikt ze mną nie chce gadać. Mniejsza. Na razie sobie stąd zejdę. Myślę, że na dobry początek rozgrywki w Stalkera postaram się powykonywać troszeczkę pobocznych misji, no bo w końcu o to chodzi w RPGach. Trzeba się delektować rozgrywką, a nie lecieć prosto jak pysk strzelił na zadania główne. Co to jest? Schowek, tak? No dobra. Tutaj co jest? Czy ktoś mnie atakuje? Tam się ktoś żre. Teraz, czy mogę tutaj skorzystać z latarki? Jest! Wiedziałem! Nie mogło jej nie być. Zabiły prosiaczka, no wiecie co? Te złe psy! To nie są najlepsi przyjaciele człowieka. Jest tam cała horda tych psów, z tego co widzę. No dobra, mam lornetkę, bardzo mi się to podoba. Tam są jakieś anomalie, prawdopodobnie będzie tam artefakt. Zresztą no... Prawie na 100% będzie tam artefakt i tam również, ale na razie się tam nie będę udawał. Tam są jakieś samochody. I coś tam jeszcze jest, ale ciężko dostrzec. Myślę, że... Zaraz, gdzie ja chcę iść teraz? To jest dobre pytanie, dosyć zasadne. To są misje poboczne, tak? Tak, to są misje poboczne. Którą by się najpierw zająć? Tutaj jest coś całkiem blisko, tutaj również. Co to jest? Zauważono dziwny blask w pogłębiarce. Brodacz poprosił cię o znalezienie jego źródła. To jest całkiem niezły pomysł, żebym teraz się tym zajął. Gdzie ta pogłębiarka jest? Czy to jest tam? Dokładnie w tą stronę. No to lecimy na Szczecin.
Na razie troszkę pozarabiam, a jak uda się cokolwiek odłożyć, no to zainwestuję oczywiście w mój ekwipunek i wtedy będę mógł już wykonać nieco bardziej ambitne misje. Taki jest plan, myślę, że jest całkiem zasadny. Trawy tu pierdylion. Na razie gra mi się podoba niezmiernie, naprawdę jestem nią bardzo mocno zafascynowany. Nie spodziewałem się, że tak mocno się nią zadowolę, że będzie tak ciekawa, że będzie tyle innowacji. Chociaż może ich specjalnie dużo do tej pory nie było, ale mocznik mi podpowiada, że będzie ich jeszcze więcej. To mi wygląda na pogłębiarkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie śruba. Faktycznie, coś się tam świeci. Już widzę jakieś anomalie, trzeba będzie na nie uważać. Prawdopodobnie jest to nic innego jak tak zwana draga. Dragi są to specjalne okręty, które wykorzystywano szczególnie podczas amerykańskiej gorączki złota do tego, żeby na masową skalę przekopywać ziemię i właśnie pozyskiwać kruszec ze złotonośnych pokładów. Takie stateczki sobie pływały, z przodu miały potężny lemierz, a w zasadzie cały zbiór lemierzy, takich swego rodzaju czerpaków na łańcuchu. No i grzebało to w ziemi, kopało. Promieniowanie. On mnie chyba ostrzegał, że tu będzie promieniowanie. A, skróty klawiszowe. Mogę coś pod to podpisać? O, mogę zrobić tak, super. Czyli F3. Tylko że ja nie wiem, czy to mi czegoś nie zepsuje. Nie wiem, czy pod F3 i pod F4 nie mam podpisanego czegoś innego. Zrobimy tak, podpiszemy to może... A, nie mogę tego ustawienia zmienić, to słabo. No, mam nadzieję, że to mi niczego nie zepsuje. Ile mam w ogóle leków popromiennych? Nie mam wódki, mam tylko 5 lekarstw tego typu. No zobaczymy, mam nadzieję, że to wystarczy. To jest w końcu początek gry, więc też nie powinni mnie częstować promieniowaniem jak stąd do Częstochowy. No i cóż, w epoce gorączki złota korzystano z drag, dlatego że wtedy ludzie się strasznie na to złoto napalili. Potem doszli do wniosku, że dragi są na tyle kosztowne w utrzymaniu i w produkcji, że niekoniecznie opłaca się je budować. Dlatego w dzisiejszych czasach na terenie Stanów Zjednoczonych, na terenie Kanady i Alaski pozyskuje się złoto na mniej przemysłowy sposób, na mniej potężny sposób. Mówiąc kolokwialnie, robi się to po prostu za pomocą koparek i ciężarówek. Szczerze mówiąc, troszeczkę się boję, ale do odważnych świat należy. W zasadzie sobie zapiszę. Bo mogę na śmierdzącym pępuszku. Ta pogłębiarka, czyli ta draga, prawdopodobnie służyła do tego, żeby pogłębiać to miejsce. Niekoniecznie poszukiwać złota, co po prostu poprawiać przeprawę dla potężniejszych statków. Tutaj chyba nic nie ma. A tam już jest. Będzie tam trzeba inaczej wejść. Czy ja się już świecę od tego promieniowania? Na razie jeszcze nie. Door. Jak to emisja? No to muszę uciekać? Aha! Nie ze mną takie numery, Brunner! Joch jest grzechu 40! Joch jest tak inteligentny, że sam się boję. Mam nadzieję, że wnętrze tego okrętu uchroni mnie przed emisją. Na to będę liczył. Czy to jest gorzałka? Tak. Mam nadzieję, że to jest schronienie. To co, to na razie jestem tutaj niestety uwięziony.
Cóż, jeżeli chodzi o grę, muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Pod względem graficznym może jakoś potwornie dupiszcza nie zrywa, ale pamiętajmy, że ona swoje lata ma, a w odniesieniu do poprzednich Stalkerów wygląda naprawdę pięknie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No przecie czekam. Nie wiem, korzystając z tej chwili odpoczynku, kiedy nic się nie dzieje, zobaczymy, co też mogę jeszcze ciekawego tutaj zrobić. Shotgun. To może być bardzo skuteczna broń w walce na niewielki dystans, tym bardziej przeciwko potworom. Ale z tego co widzę, gra pokazuje mi, że ta broń jest mocno zepsuta. No faktycznie. Ma pół HP-ków, co to jest? Antidotum. Antytoksyna. IP2. To złożone lekarstwo, w skład którego wchodzą różne rodzaje antidotów, w tym metokiopramid, tiamina, ryboksyma i inne substancje. Ho, 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 brzmi smacznie. Których zadaniem jest neutralizacja naturalnych trucizn, a także pochłanianie trucizn syntetycznych. IP2 nie jest szczególnie popularne w zonie, ponieważ większość stalkerów woli polegać na masce przeciwgazowej i kombinezonie ochronnym. Są jednak tacy, którzy przechowują ukryte opakowanie tego antidotum. Efekty działania tego lekarstwa są długotrwałe. Plus 150 do ochrony chemicznej i do czas trwania 60 sekund, tak? Naprawdę, mam nadzieję, że tutaj nic mi nie grozi. Ciężko przewidzieć, ale w zasadzie jestem wewnątrz, więc... No nie wiem. Zobaczymy. Co tu jeszcze ciekawego mam? Herkules. Główny składnik tego środka to anaboliczny androgen. Sztuczny steryt, którego skład przypomina testosteron. Jest on często używany przez stalkerów podczas dłuższych wypraw, aby zmniejszyć zmęczenie mięśni. Znacząco zwiększa udźwig. Efekt działania tego lekarstwa jest długotrwały. 300 sekund. Wow, możemy poprawić nasz udźwig. No to jest świetne, panie. Chociaż pewnie będzie drogie. Mam 8 flaszek wódki, czyli mogę się ogólnie narąbać. To jest całkiem dobre. Wbrew pozorom. Jedno sobie dziabnę już teraz może. Zmniejszy mi to napromieniowanie. To co? Idziemy! Czy to już jest bezpieczne? Bo tak troszkę nie wygląda. Jest godzina 7, więc powinno być tak troszkę jakby... pogodniej? Okej. Wygląda na to, że udało mi się przetrwać. Nawet przeżyłem! Jest to powód do dumy. Wyjmij waszmość śrubę. Się może przydać. I idziemy dalej. Eksplorować to i owo. Oj, bardzo wysokie promieniowanie. Co, tam nie wejdę. Jest jakieś przejście? Nie ma. Dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Nie bardzo wiem, jak tam dojść. Uj! No właśnie. Biegnij! Biegnij, powiedziałem! Prawie mnie to zabiło. F4. Okej, nic nie skraszowałem, wszystko chodzi. Dalej się nagrywa, więc chyba niczego nie zepsułem naciśnięciem tego klawisza. Dobrze wiedzieć. No jeżeli tam nie będę mógł wejść od tyłu, to ja już naprawdę nie wiem, jak tam dojść. A wiecie, lubię od tyłu. Tak, oczywiście obleśne teksty, to jest moja specjalność. Drabinka. To jest artefakt. Bo to coś się rusza. Żarasz? Sprawdzimy. Aha. Tutaj jest artefakt nieopodal. Ale na razie wyjmę śrubę. Na razie chcę dojść tam, gdzie mi kazali. A to takie łatwe nie będzie. Mogę to otworzyć? Nie. To ciekawe, jak stąd wyjść. Okej.
tutaj, nie widziałem tego. Czyli ster był artefaktem. Chyba. Nie wiem, czy to był artefakt, ale domyślam się, że tak. Bo detektor mi go wykrył. Do. Czyli ster był artefaktem. Ale to jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie rzeczy... Tak też było w poprzednich A ty to co? Płotka. Bracie, słuchaj, jest taki artefakt, który ma uzdrawiającą moc. Bardzo go potrzebuję. Jeden mój kumpel zachorował na coś dziwnego i niedługo się przekręci. Nasze lekarstwa nie pomagają. Próbowałem zdobyć ten artefakt, ale wpadłem w anomalię gazową. Nie trafiłeś czasem na niego? Ale... Ja nie wiem, co ten artefakt daje. Może mnie się przyda. Stary, no co ty, mój kumpel, on naprawdę umiera. A w dupie go mam. Idź. Jeśli otaliocy cię nie A? Co? Co, Biesiek? Czy mogę jednak zmienić zdanie? A, czyli mogę zmienić zdanie. Jeszcze się nad tym zastanowię, czy chcę. What? Stoj na mieście. Schowaj broń i ani drgnij. No cię pochrup... Ja nie się już drgnąć do pół. Jeden ruch i po tobie. O co chodzi? Myślisz, że w ciebie taki wymiatacz? Zamknij się i nie podskakuj, dawaj artefakt, kretynie! Oż ty w dupę jego mać! Ja pierdykam, no nie, ta gra mnie zniszczyła w tym momencie. No co, postąpimy jak prawdziwy mężczyzna, czyli... Dor. Wal się! Okej, rozumiem. Ogólnie tak, jak najbardziej akceptuję pańskie argumenty. Nie tak to miało wyglądać, szczerze mówiąc. Tutaj ostatnio się zapisało, wczytaj to. No ja cię pierdykam. Takich akcji w poprzednich odsłonach nie było. Czyli są to ogólnie bandyci. Trzeba przyznać, że są to ogólnie bandyci. Zobaczmy, co ten artefakt w ogóle daje, o co tyle zachodu. Czy warto go zachowywać? Przemienione koło. 3 kg, to było kiedyś koło pogłębiarki, teraz częściowo przekształciło się w dziwny artefakt. Jego jedyne zauważalne właściwości to świecenie i lekka radioaktywność. Naprawdę? Ha. Skoro tak mówisz. Ale kurde, to jest jednak artefakt, no chciałbym go mieć. Wyleczę się, bo widzę, że jakoś tak słabo troszkę z tym moim zdrowiem. Przyznam się szczerze... A co to za ikonka dziwna po prawej? Co to, to? Nie wiem. Aha, broń. No tak. Przy okazji jestem głodny, to pierdyknę sobie konserwę. Wiecie, no moja męska duma troszeczkę się opiera przed tym, żeby dawać tym panom to, czego chcą, dlatego że no... Nie proszą o to najładniej, po prostu wyciągają to na chamidło. Więc spróbuję jeszcze raz się z nimi zmierzyć. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Idź. Jeśli otaliocy ciebie zaatakują, stawali się obrasienie. Przepraszam pana, ale ja już wiem, co się stanie. Jesteś zły człowiekiem, Jasiu! No tak, to jest lekkie oszustwo, dlatego że już się tego spodziewałem. Troszkę oszukałem, no ale no, zginąłem, tak? No, postaram się nie wczytywać tej gry bez powodu, no ale skoro zginąłem, to musiałem wczytać. Wow, ale na spokojnie, panowie. Wow, ta broń nie jest najlepsza. Ma kosmicznie wielki odrzut. Nie! Przepraszam pana! No wiesz co? What? Ja tak szybko padam? Naprawdę? Okej, no to będzie ciekawie. Wow, z tego co widzę nagrywam 34 minuty.
Tak więc myślę, że tutaj się w takim dosyć dziwnym, nefralgicznym momencie, ale mimo wszystko się z wami pożegnam. Zobaczymy się w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Stalker ze Wprypeci. Na razie kiepsko to wygląda. Już padłem dwa razy, a gram w grę nieco ponad godzinę. Niemniej jednak zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Muszę przyznać, panowie, strasznie mnie zaskoczyli tą agresją wystosowaną w stosunku do mnie. Nie byłem na to przygotowany. Nie wiem, czy ten artefakt jest cokolwiek wart, no ale jednak skoro go znalazłem, to chciałbym go posiadać, prawda? Chciałbym jednak go do czegoś wykorzystać. Zobaczymy, co zrobię w przyszłym odcinku. Póki co się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej, ludziska!